cocaine. I'm in love with you. Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak, znowu gramy sobie Dragon City. Tutaj zaraz już pozbieram na początku, czemu nie? Zasadzę już, żebym miał. Każda minuta się liczy. I no. Mamy tutaj to jajo, które możemy... O, jaki złodziak! Które możemy właśnie... możemy je właśnie gdzieś dać. Mamy je dać do Nessie czy do Totema. Myślę, że do Nessie bardziej pasuje. Ło, wow, jak on wygląda na tym. A u mnie tu jest taki mały. No, pasuje. I tak. Tu mamy ich. Co to jest? Co to jest za jajo? Blizzard. Co to jest za smok? Blizzard. Sprawdzę sobie, bo jestem ciekawy. Blizzard. Co to jest za smok? Smoki? Wulkan. Blizzard. To jest ten. Ósemka. Nie wiem, czy widzieliście. Tutaj smoki. I tu. To ósemka. Blizzard. Smok. What? Ósemka. No. On jest wodą i ogniem. Wow. Wow. Muszę przyznać, ciekawe. Nakarmy właśnie... O, to jest Koko. On no, wybrał mu Koko. On jest ze szlamu. To jak go nazwać? Myślę, jak go nazwać. Każdy smok musi mieć takie własne imię. O, już ma. U. Myślę, że na level 5. Piąty. Nessie jeszcze jest na 4. Tu, na 5. Niech ma. Ok. I co? I sobie tutaj... A czekajcie, bo tutaj jeszcze coś mam. Czemu mi tutaj coś pokazuje, że jest coś nowego, że jest coś do kupienia, jak ja nie chcę nic kupić. Nie chcę. Ten naturalny smok, ja go już kupiłem. Kupiłem cię już. Cię już mam. Musisz się tylko wykluć. No, okej. Tu mamy za darmo nagrodę. Jabłka. Okej. Czy to tamte jabłka? Nie wiem. Okej. Ale... U... Zadanie. To jest ten magik, który nam... Mówi, jak mamy level upa, mówi, o, teraz masz level upa, możesz to zrobić to. What the fuck? Co tu się stało? Okej. Czemu pomagam? Nie wiem, co tu się dzieje. Coś zrobiłem, ale nie wiem co.
Co się stało? Ktoś mi to wyjaśni? Hello? I nie wiem, co ja zrobiłem. Nie mam pojęcia, co ja zrobiłem. Nie. Może jeszcze sprawdzimy tutaj to. Bo to jest ciekawe. Może... Skrzynia. Zaśmie jabłka. Otworzymy jeszcze tą skrzynię. Ale to się ładuje. I co dostaje? No trochę słabo. Co? 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 O co chodzi? Tu się walczy, tak? Ło! Jak on mnie przypierdzielił? Ale grzmot ma dużo życia. Zabijesz go teraz na hita? Please. Okej, dziękuję. No. What? What? No to dzisiaj będziemy mieć więcej niż dwie walki. Ale nie, to jest... To za godzinę dopiero, co? Co? Okej. To w tym odcinku będziemy mieć więcej niż dwie walki. Bo mieliśmy jeszcze tamtą. Ale tutaj, to walk, tu mamy... Okej. To w tym odcinku będziemy mieć więcej niż dwie walki. Bo mieliśmy jeszcze tamtą. Ale tutaj, to walk, tu mamy... naturę, lód, natura, ogień, ziemio. Okej. Dajmy sobie Nessie. Nessie? Tu może płomyk? I może... No nie wiem. Wypróbujmy Koko. Jeszcze wymyślę dla Koko imię. Inne imię niż Koko. Bo chcę, żeby każdy miał imię, którego charakteryzuje. No ale fajnie, fajnie wybrałem. Ile mi teraz przypierniczy? Chyba, że... No nie, no zabiło mnie. Myślałem, że się uda. Okej, przybal mu. I będzie dobrze. I teraz, jak weźmie roślinę? Nie, nie wziął rośliny. Proszę, nie zabij go. No i słab... To? Okej. Nie wiem, jak on jeszcze żyje. Co mnie teraz zabije? Oh my god. Oh my god.
Ale źle wybrałam. Już na początku wiedziałam, że źle wybrałam. No i on mnie teraz zabija. Chyba, że to mi nic nie zada. No nie, no, zadało mi. Pierwszy raz przegrałam na odcinku. Wow. Nie wiem, czy mam się cieszyć z tego powodu. Chyba raczej nie. Ale... No, pierwszy raz przegrałam na odcinku. To jest czwarty odcinek. No. Dopiero na czwartym odcinku przegrać, to... O! Niektórzy przegrywają już na pierwszym, niektórzy na drugim, a ja na czwartym. Dobry jestem. Okej. Sprawdźmy, czy możemy walczyć. Możemy. Teraz. Okej. Wybieramy. Okej, wybrałem sobie tutaj. Ułożyłem sobie smoki. Mam nadzieję, że tym razem coś z tego będzie. A nie przegram na początku. On go spali, bo nie z ognia, ale z rośliny, więc roślina przygrywa. I on mu teraz powinien nic nie zadać, albo? No nie, no zadał, bo to przecież kamień, przecież do połowy. Ale to był mocny atak, więc pło. Mogłem to zaraz użyć. Mogłem zaraz postawić totema na pierwszego rzędu. Bo jak widzicie, wygrałem. I żaden smok mi nie umarł. To jest... Wow. Tak, to jest wow. To jest bardzo wow. Czekajcie, sprawdzę, którą mam minutę nagrywaniu. No, myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną walkę i będziemy kończyć. No. A w kolejnym odcinku tutaj myślę, że co odcinek właśnie będziemy robić te dwie takie normalne walki, a jak będzie tutaj walka, to jeszcze jedna walka tam. No. I no jeszcze 10 sekund. I nie pytajcie mnie, kiedy top 5 piosenek o postaci, o kogoś, po prostu o kimś, bo właśnie przygotowałam już piosenki, top 5 piosenek, Snapa, Mangle. No. Ja to muszę jeszcze przecież, muszę to jeszcze ściągnąć na dysk, muszę to jeszcze zmontować, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No. Więc będzie jak będzie. Będzie jak będzie. I tyle. Tak samo... Nie, nie chciałbym... Tak samo niebezpieczna liga. Nie obawiajcie się. 13 odcinek nadchodzi. I no, no. Może tutaj raczej nie wziąć wody u lasera. No nie wiem, mam problem. Mam problem. Mam prawdziwy problem.
Wezmę koko. Może coś z tego będzie tym razem. Nie, Nessy nie będę brał. Chyba wezmę grzmota. No i totem. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Mam nadzieję. O! No już dobrze wybrałem. Już na początku mi pokazują, że... Oj, ty dobrze kminisz. Dobrze kminisz. Mam nadzieję. No, jestem ale z wody. On nie powinien mi... No, on jest z ognia. No. Więc on nie powinien mi tyle zadać. A ja mu bardzo dużo. Tak jest. Tak naprawdę trzeba mieć dobry układ smoków. Bo tylko to się liczy. Dobry układ smoków. Wziąć najlepiej smoki, które mają, nie wiem jak to nazwać, po prostu jak masz przeciwnika ognia, ognistego smoka, to lepiej wziąć na niego wodnego smoka, bo to się razem nie łączy i wodny smok pokona ognistego smoka. A jak masz przeciwnika wodnego smoka, to wziąć właśnie, lepiej wziąć elektrycznego, których jeszcze nie mam tutaj. Czekam jeszcze, no, godzinę i pół, ponad godzinę. Poczekam, aż mi się zrobi ten smok, ten wodno i ogienny, ognisty i wodny, bo on jest taki chmurny. Tak samo jeszcze nie mam naturalnego smoka. Tutaj dopiero mi się zrobi. No. A sprawdźmy elektryczne smoki. Od kiedy się zdaje? Elektrosmok. Elektryczny smok od levelu 10. Okej. Fajnie. Fajnie. Będę mieć elektrycznego smoka. Jego będę mógł nazwać Piorun. Jego nazwę Piorun. Zobaczcie, on to będzie Piorun. To będzie Piorun. Później będzie lodny smok z lodu. 14 poziom. Poziom 18. Metal. Metal. 22 poziom. Ciemny. Mroczny. Coś takiego. 26 poziom. Nie wiem co to ma być. O, shit. Tu są coraz dziwniejsze smoki. Ale ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeszcze nakarmię smoki, żeby mieli, żeby nie było, że ja zły jestem, nie karmię smoków i takie tam. No. Jak widzicie, smoki mniej więcej najedzone. Level 8, bardzo szybko to idzie. W czwartym odcinku już level 8 poziom, naprawdę. Jesteśmy daleko moim zdaniem. I no, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Tak samo jak ta seria. I no, dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, wyświetlenia. I tak, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye, cześć.